nie pomyśli. On ląduje. Zatrzyma się? Ja ma hamulce. Tam się składa. Ja radia zapomniałem w domu. Ja cię nagrywam, ty pamiętaj. Powiem tak, mi to skrzydło nie leży. Bo cały czas trzeba je kurwa pilnować. Końcówki cały czas chodzą, tak kurczę. A przecież powietrze jest w zasadzie... Tutaj było bardzo to widać, jak cały czas no, mówię. Cały czas przez powietrze, tak. No tam trochę wieje, ale to jest spokojne, co nie? Jak tylko wpadałem w swoje strugi, to zaraz, kurczę, takie to było bardzo nieprzyjemne. A hadronem, jak wpadam nawet w swoje strugi, to w ogóle nie strasz. A tutaj to, kurczę, trzeba pilnować, co nie? No. Nie, ale popatrz, Stefan, mówisz, jak ja mam samostawiacze, patrz, one prawie nic nie ciągną, Bo nie są do tej długości, więc one nie mogły pociągnąć. Ja tylko w pierwszym locie trzymałem, co nie, i patrzyłem, co się dzieje. One nie chciały wyjść, co nie? A w drugim to już nie bawiłem się stawiaczami, tylko chwyciłem za taśmę i pociągnąłem do przodu. Wtedy ono poszło. Co? No. Ale zobacz, warunki się zrobiły teraz jakie? No takie. Nie, ale naprawdę, gdybym miał wybierać, wolę hadrona, bo jest spokojniejszy niż ten, kurczę, Snake. Ale dzięki Grzesiu, żeś mi dał polatać, co nie? Do zobaczenia, do usłyszenia. Dalej.